Prowadzimy takie świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci oraz prowadzimy też placówki podwórkowe. Pracujemy przez cały rok, jeżeli chodzi właśnie, no jest taka zmiana godzinowa w okresie takim pozaszkolnym, czyli wakacje czy ferie, ponieważ to jest taki czas, kiedy działamy we wcześniejszych godzinach, bo jak widać więcej dzieci jest zdecydowanie wcześniej, a w roku szkolnym od 13:30 działamy i przychodzą do nas dzieciaki, albo jeżeli wychodzimy właśnie na podwórka, to po godzinach takich, żeby złapać ich po szkole i im zaoferować coś fajnego. Teraz mamy tydzień dawnego podwórka. Dzisiaj akurat mamy otwarte animacje, więc przygotowaliśmy je pod względem takim bardziej ruchowym. Jest to tak zwany wehikuł czasu do dawnych zabaw i gier. Dlatego dzieci też będą sobie losować zabawy z dawnych lat i po kolei będziemy je realizować. Anielskie lato to właśnie jest ten projekt tematyczny, który jest skupiony na tym, żeby dzieci w taki atrakcyjny czas spędziły wakacje, ale też myślę sobie taki konstruktywny, żeby nie szlajały się po tych placach, podwórkach. My staramy się ich animować, ale też edukować. Staramy się, żeby te zajęcia zawsze miały taki wymiar, żeby czegoś się nauczyły, dowiedziały czegoś nowego, ale też żeby się ze sobą integrowały, bo jak to na podwórku pojawia się wiele różnych konfliktów rówieśniczych, więc jesteśmy od tego, żeby ich tak integrować i wspólnie im oferować różne zajęcia, ale poza takimi standardowymi zajęciami zawsze co piątki mamy dla najbardziej zaangażowanych dzieci różne wyjścia poza dzielnicę albo wycieczki, jak już gdzieś dalej, to wtedy wycieczki.